Zaraz wsiadamy do samochodu i jedziemy do Poznania. Udamy się na parafię werbistów na dzielnicy Główna. Tam poznamy ojca Damiana i dowiemy się, jakie ma plany ożywienia tego miejsca, pobudzenia tam wiary. W tym momencie na parafii, na Głównej, znajduje się trzech werbistów. Jest to ojciec proboszcz, ojciec Damian, ojciec Paweł, który był misjonarzem na Filipinach, a trzecim jest ojciec Hanson. Ojciec Hanson jest, pochodzi z Indii i jako swój kraj misyjny, kraj, do którego chciałby pojechać jako werbista, wybrał Polskę. Po 12 latach pracy w naszej cudownej parafii w Nysie, gdzie jako werbiści w Polsce mamy swoją kolebkę i takie miejsce, gdzie czujemy się u siebie, bo tam był ojciec Arnold Jansen i tam mamy korzenie. Jestem teraz tu, tworzymy razem z ojcem Hansonem i ojcem Pawłem trzyosobową wspólnotę, która próbuje budować tu werbistowską wspólnotę. To tak, dostałem nominację do Polski, ponieważ moja trzecia opcja była Polska. Ponieważ mój kolega teraz obecnie pracuje w Nysie, on chciał pracować w Polsce i dał mi, on albo polecał, że ja też będę pracować w Polsce. Dlatego napisałem polski kraj jak trzecia opcja, dlatego przyjechałem. Na razie wszystko jest dobrze, czuję się dobrze, ponieważ umiem teraz rozmawiać, rozumiem język nie do końca, ale tak. Trudne jest dla nas, dla mnie to oczywiście jest pogoda i jedzenia. Ja muszę tutaj wyłączyć to myślenie filipińskie i po prostu no, stać się misjonarzem, który znów adaptuje się do nowych warunków, czyli do warunków misyjnych, które są w naszym kraju. Bo Polska też staje się krajem misyjnym powoli, co zresztą obserwujemy po naszych współbraciach z kontynentu azjatyckiego, którzy do nas tutaj przyjeżdżają i misjonują tutaj. Parafia na Głównej to parafia idealna dla werbistów. Ma już 100 lat swojej historii, ale ma też wiele słabych punktów, które jak najbardziej jako werbiści możemy pięknie rozwinąć w naszym charyzmacie, będąc trochę na peryferiach różnych trudnych ludzkich sytuacji. Zapraszam Was do odwiedzin tutaj, gdzie podejmujemy naszą pracę.